Wobec wydarzeń na południu Polski, gdzie wiele obszarów miast znalazło się pod wodą, ważną kwestią są inwestycje drogowe, mające na celu właściwe odprowadzanie wód opadowych. Taka inwestycja na przykład powstaje na Parkidce, gdzie przy brakującym odcinku przebudowy drogi na ulicy Bialskiej jest też doraźnie, ale jednak próba zaradzenia problemowi zalewania okolic skrzyżowania ulic Kieleckiej, Mazowieckiej, Bialskiej. Dlatego tam powstają oprócz tych rzeczy, które przewiduje zakres drogowy, także studnie, które będą tę drogę odwadniać właśnie i tę deszczówkę zbierać. Koszt tego zadania to 859 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że to w sposób już dostateczny poprawi tę sytuację, a oczywiście dla całego kwadratu miasta na Parkidce i w obrębie Parkidki na granicy z Grabówką przygotowywany jest projekt, który wiąże się z przyszłą przebudową i budową takiego odwodnienia, jak chociażby na Kiedrzynie, Grabówce czy w dzielnicy Północ. Ale doraźnie i przy tej lokalnej przebudowie na ulicy Bialskiej za niespełna milion łącznie powstaje właśnie taka lokalna inwestycja. Jak zapowiada MZD, zadanie to zostanie oddane najpóźniej na początku przyszłego roku.